Witamy państwa bardzo serdecznie w drugim dniu posiedzenia Sejmu, na wspólnej konferencji rzecznika rządu, rzecznika większości parlamentarnej. Chcemy w kilku słowach przybliżyć najważniejsze kwestie, które będą czy są na tym posiedzeniu Sejmu. I jesteśmy wtedy do Państwa dyspozycji. Proszę bardzo, Szanowni państwo, pierwszy punkt i ten, który chyba myślę jest teraz najbardziej obserwowany przez wszystkich obywateli. Ten, który jest też istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, cieplnego na jesieni i zimie czyli projekt ustawy o dodatku węglowym. Projekt ustawy, który zakłada, że w tym trudnym czasie, w trudnym czasie, w którym ceny węgla. Wzrosły ze względu na sytuację geopolityczną, ze względu na atak Rosji na Ukrainę, ze względu na wprowadzone embargo. W tej sytuacji zdecydowaliśmy się na wsparcie, którego będziemy udzielać bezpośrednio obywatelom. To jest 3000 zł, które może otrzymać każde gospodarstwo domowe w Polsce, które korzysta z węgla i które ma wpisane swoje gospodarstwo domowe do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Te środki finansowe będą mogli Państwo otrzymać za pośrednictwem gmin po wejściu w życie. Ustawy będzie można się udać do Urzędu Gminy, tam złożyć odpowiedni wniosek i każda osoba, która ma wpisane jest wpisana do centralnej ewidencji emisyjności budynków, otrzyma 3000 zł na właśnie wykorzystanie w celach ogrzewania, w celu zakupu węgla, wsparcia w tym trudnym okresie. Natomiast jeżeli ktoś nie, nie złożył takiego wniosku do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to będzie mógł ten wniosek złożyć od razu, więc tu też chciałem uspokoić, że nie jest tak, że E, że te osoby, które nie dopełniły tego obowiązku, e, mo, e, straciły możliwość otrzymania tego dodatku. Jednocześnie chciałem podkreślić też, że w stosunku do tego, co było wcześniej, czyli w stosunku do tego, jak wyglądały wcześniejsze rozwiązania, z tych rozwiązań mogą skorzystać siłą rzeczy również te osoby, które wcześniej już zakupiły węgiel, bo e, do tej pory rozwiązania, które były przyjęte wcześniej, e, siłą rzeczy nie dotyczyły tych osób, które już dokonały takiego zakupu, bo były po jego realizacji. Natomiast tutaj e, taką dopłatę może otrzymać Każda osoba, która jest w centralnej ewidencji, również osoby, które już dokonały zakupu węgla, czyli będzie to swojego rodzaju rekompensata dla tych osób, które już takiego zakupu dokonały. Szanowni Państwo, my sobie zdajemy z tego sprawę, że sytuacja związana z dostępnością węgla, z cenami węgla jest trudna, ale właśnie dlatego podejmujemy te działania. Nie stoimy bezczynnie, a tam gdzie pewne rozwiązania się nie sprawdziły, czyli ta wcześniejsza ustawa, po prostu dokonujemy korekt, ponieważ nie, nie czekamy na to, żeby doszło do jakiegoś rodzaju kryzysu w tym obszarze, który przewidywała poprzednia ustawa, i dlatego te rozwiązania w tej chwili są wprowadzane i na tym posiedzeniu Sejmu planujemy zakończyć procedowanie tej ustawy. Liczymy na to również, że Senat szybko przyjmie ewentualne poprawki lub zdecyduje się na to, aby tych poprawek nie zgłaszać i dzięki temu z tych rozwiązań będzie można skorzystać już niedługo, a tak jak mówię, w ciągu 30 dni od złożenia wniosku w gminie ten dodatek zostanie wypłacony tej rodzinie, która złożyła taki wniosek. To jedna sprawa. Druga bardzo istotna sprawa, też związana z rynkiem energii, też związana z bezpieczeństwem energetycznym i niestety z sytuacją geopolityczną, z sytuacją na Ukrainie, to ustawa o wzmocnieniu bezpieczeństwa gazowego, ustawa, która. Przeciwdziała pojawi, ma przeciwdziałać pojawiającym się ryzykom, ma umożliwić bardziej elastyczne zarządzanie zdolnościami magazynowymi, jeśli chodzi o gaz. Wszystko po to, żeby uniknąć niebezpieczeństwa braku tego gazu. Na całe szczęście na całe szczęście, jak Państwo doskonale wiecie, Polska zamyka dzisiaj w przeciągu najbliższych miesięcy zamknie ten długoletni projekt uniezależniania się od gazu rosyjskiego. Nasza sytuacja jest w tym względzie dużo lepsza niż wielu krajów europejskich, co oczywiście nie, jest, nie rozwiązuje problemu, bo, jak dobrze wiemy, ta zła sytuacja wielu krajów europejskich ma często wpływ na inne podejmowane przez nie decyzje. Z punktu widzenia obywateli, najważniejszym rozwiązaniem, poza oczywiście, Globalnym zapewnieniem bezpieczeństwa gazowego w kraju jest wydłużenie ochrony taryfowej do końca 2027 roku. To jest sprawa kluczowa ze względu na odbiorców indywidualnych, odbiorców szczególnie istotnych społecznie, jak chociażby szpitale czy domy pomocy społecznej. Chcemy również, żeby to było widoczne, bo to są te działania rządzących, które. Są nieco pod powierzchnią, nie jest to oczywiste, więc a ta ochrona taryfowa wiąże się z realnymi kompensacjami, które, które trzeba z funduszy budżetowych przekazać spółkom energetycznym. Chcemy, żeby informacja o tym również była dostępna publicznie, żeby, był realna, żeby była realna informacja o tym, jakie byłyby ceny gazu bez tej ochrony taryfowej. Ale jeśli już o tym, jeśli już o tym mowa, myślę, że warto powiedzieć szerzej o bezpieczeństwie energetycznym Polski, a w zasadzie o tym jak niefrasobliwie do niego podchodzili nasi poprzednicy. Baltic Pipe, chociażby projekt, który zakończy się jesienią tego roku, projekt, który zapewnia gaz z kierunku norweskiego. Projekt, który był rozpoczęty już na początku lat 2000. Następnie rząd SLD-PSL go przerwał. Ponowna próba zarządów Prawa i Sprawiedliwości 2005-2007. Niestety, ponieważ dwa lata to za mało na zrealizowanie takiego projektu, nasi następcy nie mieli, nie mieli woli jego kontynuowania. Teraz w końcu udaje nam się zakończyć ten projekt, również dzięki temu, że PGNiK od dość dawna inwestuje w własne złoża gazu, w szelfie, to znacząco wpłynie na nasze bezpieczeństwo energetyczne. Ale żeby nie być gołosłownym, bo myślę, że warto pokazywać te różnice między poszczególnymi formacjami politycznymi, między poszczególnymi sposobami myślenia o Polsce, o polskim bezpieczeństwie, i niestety również to, że niektórzy nawet dziś, nawet wojna na Ukrainie, nawet ta cała sytuacja w Europie ich niczego nie nauczyła. Widzą Państwo cytat z byłego premiera Waldemara Pawlaka, który twierdził, że budowa nowego gazociągu jest bezzasadna. Druga kwestia to kwestia Nord Stream. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że jest to projekt niezwykle niebezpieczny dla Europy, zarówno Nord Stream 1, jak i Nord Stream 2, że to jest ogromny wyłom w zasadzie europejskiej solidarności energetycznej. Niestety powstał. Wypowiedzi, wypowiedzi naszych konkurentów politycznych jasno wskazują na kompletne ignorowanie problemu albo udawanie, że on nie istnieje, ponieważ był w interesie. Silniejszych graczy europejskich. Radosław Sikorski mówił, że błędem było nieprzyłączenie się do projektu Nord Stream, czyli de facto błędem miało być niedorzucenie się do funduszu składkowego na zakup sznura, który nam groził. Rafał Trzaskowski przekonywał, że to jest porozumienie prywatnych firm, że rządy za tym nie stoją. Trzeba jasno powiedzieć, że nie stoją za tym dzięki Bogu rządy. No to są słowa polityków, którzy mają aspiracje do przewodzenia Polsce. Dzisiaj robimy wszystko, żeby w Polsce nie zabrakło węgla, żeby Polacy, ci, którzy ogrzewają domy paliwem stałym, mieli ten zapas. A jeszcze niedawno mieliśmy przecież dyskusję o Turowie, o wydobyciu, o wydobyciu węgla w Turowie, gdzie rząd polski stał na twardym stanowisku, że bezpieczeństwo energetyczne obywateli jest najważniejsze. I co więcej, to stanowisko było, miało umocowanie w prawie europejskim, bo kwestie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa europejskiego, są traktowane priorytetowo. Co wówczas mówił Rafał Trzaskowski o tej decyzji TSUE jednoosobowej na Pokazującej zatrzymanie wydobycia. Jest to orzeczenie sądowe i rządzący muszą się do niego zastosować, niezależnie od tego, jak ono jest bolesne, jak trudne. To bolesne i trudne oznaczałoby odcięcie od energii elektrycznej dziesiątek, jeśli nie setek tysięcy gospodarstw domowych. No i słoń w pokoju, główny. Główny sprawca, główny winowajca dzisiejszej sytuacji na rynku energetycznym, sprawca agresji na Ukrainę, czyli Rosja Władimira Putina. Wielokrotnie, wielokrotnie przestrzegaliśmy przed zaufaniem Rosji. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, jakiś czas temu internauci przypomnieli materiał. Wiadomości telewizyjnych za czasów rządu Platformy Obywatelskiej, gdzie czołowi politycy Platformy naśmiewali się z faktu, że Jarosław Kaczyński skierował list do ambasadorów akredytowanych w Polsce, gdzie ostrzegał przed imperialistycznymi zakusami Rosji co wówczas było głównym zmartwieniem naszych konkurentów, to, żeby nie daj Boże, ktoś w Europie nie wziął ich za rusofobów. No, samo sformułowanie rusofobia jest prosto ze słowniczka rosyjskiej propagandy i pozwalanie na granie według zasad przeciwnika było podstawowym błędem, ale błędem były też e, słowa, które chociażby wypowiadał Donald Tusk w Sejmie. Chcemy dialogu z Rosją taką, jaką ona jest. Jaka ona jest, to widzimy dzisiaj na Ukrainie i widzą Państwo po cenach energii na, na giełdach. Również Donald Tusk rok później chcemy, aby Rosja stała się ważniejszym niż do tej pory partnerem Polski. To nie jest, Szanowni Państwo, Zwykła przepychanka polityczna, zaraz pewnie niektórzy z Państwa powiedzą, że prawo i sprawiedliwość rządzi już 7 lat, więc dlaczego odnosimy się do naszych poprzedników? Więc ja powiem dlaczego. To jest kwestia najbardziej podstawowej umiejętności oceny rzeczywistości. Jeżeli ktoś po agresji na Gruzję, później po agresji i po nielegalnym zajęciu Krymu, Cały czas wierzył, że Rosja może być, może być partnerem, który zapewnia nam bezpieczeństwo energetyczne, że Rosja nie jest zagrożeniem. Jeżeli ktoś później twierdził, że atak na polską granicę y, za pomocą migrantów z Bliskiego Wschodu, z innych krajów nie jest zagrożeniem, nie jest preludium do tej wojny, którą dzisiaj y, mamy, to musimy zadać sobie pytanie, no, czy ktoś taki w ogóle posiada podstawowe kompetencje do sprawowania władzy w Polsce.